Witajcie w salonie Dwa Kółka w Nakle nad Notecią w województwie kujawsko-pomorskim. Znajdujemy się dokładnie na ulicy Olszewskiej 1, zjeżdżając z obwodnicy, która jest między Bydgoszczą a Piłą. Tak naprawdę ze skrzyżowania do nas macie około 200 metrów. Dzisiejszy materiał zacznę od jednego sprostowania, dlatego że w ostatnim materiale nagrywałem Peugeota Twita. I często powtarzałem, kilkukrotnie mi się zdarzyło powiedzieć Kisby. A to dlatego, że nagrywałem jeden pojazd, ale już w głowie miałem kolejny. A mianowicie właśnie Kisby, dokładnie takim samym malowaniu i również GT. Kisby, GT 50 cm sześciennych. Jeżeli chodzi o ten pojazd, tutaj tak naprawdę znowu mamy do czynienia z nową szatą graficzną. Pojazd nawiązuje do historii wyścigów i otrzymał taką małą wstawkę GT i jest naprawdę fajnym skuterem. A więc od początku, jeżeli chodzi o same dane producenta, Peugeot Kisby, jest to pojazd, który ma ramę rurową, czyli mocną, twardą ramę, opony i koła i felgi to są dwunastki, czyli są dość fajnej wielkości. Z rozmiarem, jeżeli chodzi o rozmiar samych opon, to mamy 110/70x12. I wystarczająco super bieżnik, że tak powiem, do jazdy w każdych warunkach, no może z wyjątkiem lodu i śniegu. Hamulce w tym pojeździe, w przeciwieństwie do pojazdów nieco większych, mamy zróżnicowane. A więc z przodu mamy hamulec tarczowy, hydrauliczny, o dość sporej tarczy, bo ma 170 mm. Natomiast z tyłu w pojeździe mamy zastosowane hamulce bębnowe, czyli hamulec bębnowy tak naprawdę jeden. Wspominając wcześniej, pojemność 49,9 cm sześciennego, jest to silnik jednocylindrowy, czterosuwowy, generuje on naprawdę pokaźną moc jak na taką maszynkę, bo aż 3,5 konia mechanicznego. Rozrusznik elektryczny i nożny, czyli tak zwana kopka, zasilanie wtryskiem paliwa, a co do napędu, oczywiście jak to skuter, w tym przypadku mamy napęd bezstopniowy, automatyczny na przekładni CVT. Ciekawostką jest pojemność zbiornika paliwa, ponieważ ona się tutaj nam według producenta pozwala ona nam na zatankowanie go aż 6,3 litra, a spalanie tego pojazdu to jest 1,7 litra na 100 km, czyli jakbyśmy nie patrzyli, to mało pali i dużo można wlać. Waga skutera, tak jak stoi, jak widać, to jest dokładnie 97 kg, czyli znowu mamy do czynienia z takim wagą piórkową i chyba warto na to też spojrzeć podczas wyboru skutera, bo i też jego długość, czyli gabaryty tak naprawdę nie są wielkie, bo ma 185,5 cm długości, czyli tam w rozstawie osi powiedzmy 185,5 cm. Nie będę się kładł wzdłuż niego, bo ja mam 184, więc pewnie byśmy się tak mniej więcej razem zgrali. No i wysokość siedziska od podłoża to jest dokładnie 76 cm wysokości. Jeżeli tutaj jeszcze sobie pozwolę jedną rzecz zrobić, bo to tak zwykle w nowych pojazdach staramy się oszczędzać, żeby tutaj nam nie osiadał kurz i tak dalej, ale pokażę jak wygląda kanapa. Kanapa nie jest gładka, ona jest kanapą, która jest delikatnie taka chropowata, czyli chyba daje większe możliwości trzymania, jeżeli chodzi o dany pojazd, czyli faktura tej kanapy nie jest taka jednolita jak w niektórych modelach, że to wszystko jest takie śliskie i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy taką fakturę delikatnie chropowatą, co myślę, że dodatkowo zapewnia lepsze trzymanie podczas jazdy. Ponadto co? Na pewno w Kisby pod kanapę zmieścimy kask zintegrowany, który powinien się nam tutaj spokojnie zmieścić, bez problemu. Tutaj mamy wlew paliwa. Jak widzicie, producent już przewidział, nawet tutaj jest opisane, że przewidział paliwo, jakie można lać, to E5 i E10. To jest istotne, bo dość często mamy zapytania, czy dany pojazd może, czy też powinien jeździć na takim paliwie, jakie w tej chwili jest na naszych stacjach benzynowych. No jak widać, Peugeot pozwala, mówi, że można. Co ciekawe jeszcze, bo to też troszeczkę zmieniło, logo Peugeota. Od niedawna Peugeot ma już inne logo w porównaniu do innych starszych modeli,
gdzie pewnie na filmach zauważycie, tu już mamy taki zintegrowany znaczek z samą głową lwa, już nie jest to lew, który szykuje się do ataku, jak to się mówi, więc myślę, że spokojnie to logo się fajnie komponuje. Jeżeli chodzi o kolorystykę, tak jak powiedziałem, ten szary kolor, podobnie jak w Twitchie, Kizbi ma również pomarańczowe wstawki z dodatkowym napisem GT. Na pewno też warto na to zwrócić uwagę, bo większość skuterków, nawet tych małych pojemnościowo, ma średnio wygodne dodatkowe podparcie dla pasażera. Tutaj mamy tą podpórkę, ten set dla pasażera otwieraną. Nie jest to integralna część jakby podłogi skutera, tylko to jest dodatkowy element. Na pewno bardzo mocno podnosi wygodę podróżowania. Co można jeszcze o nim powiedzieć? Na pewno istotne jest to, że w wersji, którą tutaj mamy, bo jeszcze występują w dwóch wersjach innych kolorystycznych, bo jest to czarny kolor i taki, powiedzmy, różnokolorowy. Przedstawię je, mam nadzieję, w następnym programie. Istotna jest cena. W tej chwili, jeżeli chodzi o Twita, tak jak na niego spojrzymy w całej okazałości, cena tego pojazdu to jest 10 690 zł. Myślę, że za tą cenę i jakość pojazdu naprawdę warto polecić z zamkniętymi oczami. Ok, mamy tutaj tą krótką prezentację Peugeota Kizbi, zaznaczam, żeby się nie pomylić, żeby nie było, że coś powiedziałem źle, w pojemności 50 cm. Myślę, że ten pojazd naprawdę i swoim wyglądem i ceną zachęci Was do tego, żeby zdecydować się na jego zakup, jak również zauważenie w naszych ofertach innych pojazdów, również mam na myśli skuterów, które oferują inne firmy, takie jak Junak, Barton, czy też Romet, a nawet Zip. Więc tutaj myślę, że w tym konkretnym przypadku wybór w naszym salonie będzie dość konkretny, tylko wystarczy do nas przyjechać, zerknąć na naszą stronę i dokonać wyboru. W tym miejscu chciałbym również podziękować wszystkim za miłe komentarze. Cały czas przypominam, że pod jednym z materiałów prosiłem o zamieszczanie pytań. Mam nadzieję, że coś tam się zaczęło dziać i jakieś pytania tam się pojawią. Jeżeli nie, to zadajcie pytania pod tym materiałem, a tak jak powiedziałem, postaramy się na część z nich odpowiedzieć, żeby rozwiać jakieś wątpliwości co do kwestii technicznych takiego pojazdu, czy tego pojazdu, czy innych. Jeszcze raz dziękujemy za subskrypcję, dziękujemy za lajki, za to, że odwiedzacie nasze media społecznościowe, Facebooka, Instagrama, nasz blog na naszej stronie www.salon2kółka.pl. Jest to dla nas naprawdę bardzo istotne, dlatego że mamy możliwość dotarcia do szerszej rzeszy oglądających. Jednocześnie możemy sami doskonalić swoje umiejętności, zarówno w kwestii chociażby prezentacji danych pojazdów, jak również do możliwości zachęcania Was jako potencjalnych klientów do tego, żeby odwiedzić naszą stronę, czy bezpośrednio przyjechać do naszego salonu. Także na tą chwilę jeszcze raz chciałbym Wam bardzo podziękować. Jeszcze raz dziękuję za wszelkie komentarze. Przypominam, nasz salon nie zajmuje się tylko sprzedażą jednośladów, takich jak skutery, motocykle czy motorowery. Mamy szeroką ofertę asortymentu zarówno w pojazdach offroadowych, jak i również ogrodowych, a w szczególności, patrząc na wiosnę, również rowerów. Także jeszcze raz bardzo zachęcam do odwiedzenia nas, no i mam nadzieję do skorzystania i zrobienia zakupów w naszym salonie. Dziękuję bardzo.